Ewangelii według świętego Mateusza. Jezus, zobaczywszy gromady ludzi, wszedł na górę. Gdy usiadł, przybliżyli się do Niego Jego uczniowie. Wtedy otworzył swoje usta i uczył ich, mówiąc: Błogosławieni ubodzy w duchu, bo ich jest Królestwo Niebieskie. Błogosławieni płaczący, bo oni doznają pocieszenia. Błogosławieni łagodni, bo oni odziedziczą ziemię. Błogosławieni łaknący i pragnący sprawiedliwości, bo oni zostaną nasyceni. Błogosławieni miłosierdzi, bo oni miłosierdzia dostąpią. Błogosławieni czyści w sercu, bo oni Boga zobaczą. Błogosławieni, którzy wprowadzają pokój, bo oni nazwani zostaną dziećmi Boga. Błogosławieni prześladowani z powodu sprawiedliwości, bo ich jest Królestwo Niebieskie. Błogosławieni jesteście, gdy was znieważą i oskarżą i kłamiąc powiedzą o was wszelkie zło z mojego powodu. Cieszcie się i weselcie, bo wasza nagroda w niebie jest wielka. Słowa tej dzisiejszej Ewangelii dla mnie osobiście są potwierdzeniem tego, że szkoła, w której mistrzem jest Pan Jezus, jest Akademią Szczęśliwego Życia. Zresztą stąd wziął się tytuł tego kanału, ponieważ już od dawna mam takie przekonanie, ono też wynika z mojego doświadczenia osobistego, że będąc uczniem Pana Jezusa, jestem w Akademii Szczęśliwego Życia. Bo pewnie wszyscy dobrze wiemy, że te słowa błogosławieni, to słowo błogosławieni można zastąpić, można też przetłumaczyć tutaj jako szczęśliwi. Tak jest w niektórych tłumaczeniach. Szczęśliwi, ubodzy w duchu, szczęśliwi płaczący, szczęśliwi łagodni itd. Czyli Pan Jezus zaczyna to swoje tak zwane kazanie na górze, taką naukę, która jest, można powiedzieć, jakąś taką nauką jego programową, takie programowe kazanie, zaczyna od zapewnienia, że wy, moi uczniowie, jesteście szczęśliwi. I teraz ktoś mógłby powiedzieć, no ale jak to się dzieje? Czy to się dzieje w ten sposób, że Pan Jezus po prostu realizuje wszystkie nasze pomysły i dlatego, będąc Jego uczniami, możemy być szczęśliwi? Będziemy szczęśliwi? Nie, myślę, że każdy, kto jest wierzący, kto zna Pana Jezusa, doskonale wie, że On nie realizuje wszystkich naszych pomysłów. Gdybyśmy sobie wyobrażali, że szczęście polega na pomyślności. Często sobie tego życzymy. Życzymy sobie pomyślności przy różnych okazjach. Zwłaszcza na początku nowego roku. Otóż pomyślność to nie jest to, czego najbardziej potrzebujemy. Powiedziałbym, że nawet może akurat tego wyjątkowo mało potrzebujemy. Bo co to jest pomyślność? Pomyślność to jest to, że dzieje się w naszym życiu po naszej myśli. A to wcale nie musi być dla nas dobre, to, że dzieje się po naszej myśli. Ja nieraz w życiu tego doświadczyłem, że coś działo się nie po mojej myśli i okazało się, że bardzo dobrze, że tak się stało. Teraz patrząc z perspektywy, jestem z tego bardzo zadowolony, że nie było po mojej myśli. Czyli nie doświadczyłem pomyślności. Tak, to nie na tym polega to szczęście, które przytrafia się, czy którego na pewno doświadczą ci, którzy są uczniami Pana Jezusa. Na czym więc to szczęście polega? Otóż może najpierw powiedzmy sobie, na czym polega bycie nieszczęśliwym. Skąd się bierze to, że jesteśmy nieszczęśliwi? Otóż to się bierze z tego, że my się przywiązujemy
do czegoś, co w porozumieniu bez przemocy nazywa się strategią zaspokajania potrzeb. Czyli na przykład przywiązujemy się do tego, żeby mieć pieniądze, żeby nigdy nie płakać, nie mieć zawsze powody do radości, nigdy nie mieć powodu do smutku. Przywiązujemy się do wymuszania czegoś, nie? To mówię w nawiązaniu do trzeciego błogosławieństwa, błogosławieni łagodni. Nie? Nam się wydaje, że szczęśliwym człowiekiem może być tylko ten człowiek, który coś wymusił, postawił na swoim, o właśnie, nie? Nie patrząc na innych, postawił na swoim. Też mogłoby się wydawać, nie? Że szczęśliwym człowiekiem może być tylko ten, który nigdy nie doświadcza braku sprawiedliwości. Ktoś mógłby też powiedzieć, że bycie miłosiernym nie przynosi szczęścia. Ktoś może być przywiązany właśnie do tego, żeby nie okazywać właśnie miłosierdzia, bo jeżeli okaże miłosierdzie, no to a nuż znowu ten ktoś mnie skrzywdzi drugi raz. I tak dalej. To, co nas czyni nieszczęśliwymi, to jest przywiązanie do pewnych konkretnych strategii zaspokajania naszych potrzeb. Czyli do tej owej pomyślności. Ma być po mojej myśli. Tymczasem Pan Jezus przychodzi do nas i mówi, słuchajcie, to nie jest tak, że jeżeli wszystko będzie po waszej myśli, to będziecie szczęśliwi. Żebyście byli szczęśliwi, to musicie mieć zaspokojone swoje potrzeby. Ale żeby one rzeczywiście były zaspokojone skutecznie, efektywnie, czyli żebyście naprawdę byli szczęśliwi, to konieczne jest to, żebyście nie przywiązywali się do określonych strategii, nie, zaspokajania tych potrzeb. Czyli na przykład właśnie do pieniędzy, do jakiegoś, nie wiem, życia pełnego rozrywek, do życia, w którym, no właśnie, nigdy nie ma żadnej niesprawiedliwości. Nie przywiązujcie się do tych sposobów zaspokajania waszych potrzeb, które wydają się wam najlepsze, najskuteczniejsze, ponieważ tych sposobów jest dużo więcej, niż wam się to mieści w głowie. I bardzo często w naszym życiu tak po prostu jest, że wydaje się z jednej strony, że dzieje się coś przeciwko nam. Rzeczywistość jakby się przeciwko nam obróciła. Wiatr w oczy wieje właśnie. Ale jak się potem okazuje, właśnie dzięki temu osiągamy coś, czego nie osiągnęlibyśmy, gdyby nie właśnie ten wiatr w oczy. Gdyby nie ta niepomyślność. I o tym Pan Jezus dzisiaj mówi. Mówi, zobaczcie, jest coś więcej, jest dużo więcej strategii, jest dużo więcej sposobów, w jaki możecie osiągnąć szczęście, niż te, które dziś widzicie, są przed waszymi oczami. Czyli mówiąc jeszcze inaczej, jeżeli ja nie potrafię osiągnąć szczęścia, idąc tą drogą, ona mi, no, okazuje się w pewnym sensie niemożliwa. Jakoś nazwijmy to, że droga ta staje się ślepa. To znaczy, no, napotykam na jakiś opór. No. To naszym czasami reakcją na to jest grzech. Nie? Czyli żeby jednak ten opór przełamać za wszelką cenę. Nawet cenę grzechu, cenę sprzeniewierzenia się własnym wartościom, zasadom, na przykład właśnie sprzeniewierzając się nauczaniu Pana Jezusa. Tymczasem to jest błąd. Bo jeżeli ja, idąc tą drogą, nie mogę osiągnąć szczęścia, to znaczy, że Pan Jezus chce mi pokazać inną drogę. Chce mnie poprowadzić inną drogą. I teraz chodzi o to, żebym to zobaczył. Żebym się na to otworzył. Otworzył się na te możliwości, perspektywy. Dlatego Pan Jezus mówi, błogosławieni ubodzy w duchu, bo ich jest Królestwo Niebieskie. Czyli
zobaczcie, nie? Jeżeli doświadczycie ubóstwa i to ubóstwo jakoś tak właśnie bardziej nawet dotyka waszego ducha niż waszego ciała, to zobaczcie, że wasze jest Królestwo Boże. Tak się często mówi, że to bycie ubogim w duchu to jest wolność. Owszem, pewnie też, ale ja myślę, że bycie ubogim w duchu to jest przede wszystkim doświadczenie takiej swojej bezsilności wobec, nie wiem, grzechu, wobec no, samego siebie. Że ja nie potrafię siebie jakby okiełznać. Nie? Czyli właśnie doświadczam tego, że jestem duchowo ubogi. I Pan Jezus mówi, zobacz, Twoje jest Królestwo Boże. Królestwo Boże należy do właśnie takich. I co się wtedy dzieje? Nagle okazuje się, że jednak jestem bogaty, tylko muszę sięgnąć po Królestwo Boże. Czyli to, co sobie ostatnio mówiliśmy, że Królestwo Boże jest blisko. Niedawno sobie mówiliśmy, nie? Królestwo Boże jest blisko, czyli sięgnij po nie. Chrystus jest tym Królestwem Bożym, sięgnij po Chrystusa. Albo błogosławieni płaczący, bo oni doznają pocieszenia. Tak, no, nam się wydaje, że na przykład jedyne pocieszenie byłoby takie, gdyby się coś nie wydarzyło. Skoro nie, ktoś bliski mi umarł, czy nie wiem, czy doświadczyłem jakiejś choroby, czy jakiejś innej straty, no to ja już nie mogę być pocieszony. Będę pocieszony tylko wtedy, jeśli to będę miał, jeśli to zdrowie wróci, jeśli ten człowiek wróci do życia i tak dalej. Tymczasem okazuje się, że niekoniecznie. Że Pan Jezus ma dla nas jakiś sposób na pocieszenie. Tak mi się teraz przypomina, jeszcze może powiem na koniec, oj, bo miałbym ochotę komentować tę dzisiejszą Ewangelię godzinami, ale pozostanę wierny pewnej formule tych naszych komentarzy. I przypomniał mi się taki film zatytułowany właśnie Wszystko będzie dobrze. Może kojarzycie o takich chłopcach, dzieciach, którym umiera matka, która sama ich wychowywała, umiera na raka i oni postanawiają, czy ten chłopiec konkretnie, tak, syn postanawia, jeden z tych chłopców, synów postanawia ruszyć do Częstochowy, biec, żeby uprosić uzdrowienie dla swojej mamy. I dociera do tej Częstochowy, ale mama i tak umiera. Modli się oczywiście do Matki Bożej, błaga ją, żeby ocalił matkę, mama jednak umiera. Ale co się potem okazuje? Okazuje się potem, że człowiek, który sam był mocno jakoś tak pogubiony, poturbowany, wydaje się uzależniony nawet od alkoholu, właśnie w czasie tej jego wędrówki do Częstochowy, między nimi dwojgiem, nawiązuje się bliska relacja i potem po śmierci matki tenże człowiek doznaje, nie, jakiegoś przebudzenia i staje się ojcem tych dzieci, tych chłopców. I efekt jest taki, że wprawdzie oni stracili matkę, ale zyskali ojca, a jednocześnie ten ojciec zyskuje sens życia, właśnie staje się szczęśliwy, bo teraz ma dla kogo żyć. Taki jest wydźwięk, ja przynajmniej tak odbieram końcówkę tego filmu. To jest taki moment, kiedy ten mężczyzna patrzy w niebo i doznaje takiego właśnie oświecenia, przebudzenia wewnętrznego. No w każdym razie, o tym moim zdaniem mówi Pan Jezus, że nie przywiązujcie się do tych waszych myśli na temat tego, co jest dla was źródłem szczęścia, jak to szczęście możecie osiągnąć, tylko otwierajcie się na to, co ja wam dam, co ja wam przynoszę, z czym ja do was przychodzę. W każdym razie pamiętajmy, że szkoła, której mistrzem jest Pan Jezus, to jest naprawdę
Akademia Szczęśliwego Życia. Po więcej materiałów zapraszam na mój kanał YouTube'owy Akademia Szczęśliwego Życia.